Jak mnie słychać? Jak mnie widać? Mam nadzieję, że dobrze, bo będę Wam tu mówić o języku norweskim, a konkretniej o zaimkach pytających. Bo na początku nauki dobrze jest też zadawać pytania. Pewnie nieraz będzie Wam to potrzebne. I ja opowiem Wam dzisiaj, jakich słów wtedy możecie użyć. Ok. To pierwsza informacja to, że większość słówek pytających rozpoczyna się od połączenia H plus V. I wtedy to H będzie zawsze nieme, czyli go po prostu nie wypowiadamy. Dobra, ale poukładajmy to wszystko sobie, czyli jak budować pytanko za pomocą słówka pytającego. Przepis jest prosty. Bułka z masłem, mówię Wam. Na początek dajemy właśnie słówko pytające, na przykład co, kto i tak dalej. Potem będzie orzeczenie, czyli czasownik i później podmiot. A dopiero po tym cała reszta. Więc szyk zdania w pytaniach, które tworzymy za pomocą słówek pytających, wcale nie jest skomplikowany. Ok, zacznijmy od najważniejszego, no dobra, moim zdaniem najważniejszego słówka pytającego, mianowicie wa. Wa. I wa oznacza co? Zazwyczaj. I na przykład możecie zapytać, co robisz, czyli vad gör du? Ok, va przeważnie oznacza co, ale nie zawsze. Są sytuacje, w których to słówko będziemy tłumaczyć inaczej. I jedną z takich sytuacji jest już pewnie znane Wam pytanie, czyli vad heter du? Czyli jak się nazywasz. Druga sytuacja to Vad kostar det? Czyli ile to kosztuje? Oraz var klocka? Która jest godzina? Drugie, bardzo przydatne słówko pytające to vur, czyli gdzie? I zauważcie, że właśnie mamy to HV, więc H nie czytamy, ale tutaj jeszcze O będziemy czytać jako U, jako polskie U, czyli jako wór. I pytanie, jakie możecie ułożyć z tym oto słówkiem pytającym, to na przykład burbudy, czyli gdzie mieszkasz. Ale, panie, panowie, wór łączy się także z innymi słówkami. Na przykład z przymiotnikami, bądź też przysłówkami. I przykłady, które dobrze to ilustrują, to na przykład Hvor gammel er du? Czyli ile masz lat, jak stary jesteś. I drugi przykład to Hvor mange søsken har du? Czyli ile masz rodzeństwa. Lecimy dalej, lecimy, nie śpimy. Dalej mamy wem, czyli kto, kto kim i wszystko, co dotyczy osób. I przykładzik to wem arde, kto to? Teraz mam dla Was trzy słówka w pakiecie. Wilken, wilke. Czyli jaki, jaka, jakie. Który, która, które. I dlaczego są aż trzy? Ponieważ każde z tych słówek dostosowuje się do rodzaju rzeczownika. Jeżeli nasz rzeczownik, który postawimy po tym słówku, będzie rodzaju męskiego albo żeńskiego, czyli en albo i, to wybierzemy formę wilken. Jeżeli jest to rodzaj nijaki, czyli et, to zastosujemy formę wilket. A w przypadku liczby mnogiej będzie to wilke. I zawsze, jeżeli po tym słówku wilken, wilket albo wilke postawimy rzeczownik, to ten rzeczownik będzie w formie nieokreślonej, czyli bez tej końcówki z tyłu. I przykład, który dobrze Wam to zilustruje, to Hvilken dag er det i dag? Czyli jaki mamy dziś dzień. Ok, teraz słówko, które myślę, że jest już Wam znane, mianowicie hvordan, czyli jak. I klasyczne pytanko, jak się masz?
czyli put down hard the, put down hard the. Kolejne słówko pytające do naszej kolekcji to wofür, wofür, czyli dlaczego. I pytanie, jakie możecie ułożyć z tym oto słówkiem, to wofür ardysür, wofür ardysür, czyli dlaczego się złościsz. I na koniec wisienka na torcie, czyli słówko pytające, które nie zaczyna się od H plus V. Jest to nor, nor, czyli kiedy. I to słówko bywa bardzo często mylone z no, no, czyli teraz. Więc uwaga, uwaga, nor oznacza kiedy, a no oznacza teraz. I przykład zdania klasycznie. Nor kan vi mötes? Nor kan vi mötes? Kiedy możemy się spotkać? Okej, dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za lajki, dzięki za subskrypcje i klasycznie zachęcam Was do zapisywania własnych propozycji w komentarzu. Dajcie znać, czy znaliście wszystkie te słówka, czy czegoś może zabrakło, choć nie wydaje mi się, mam nadzieję, a my widzimy się za tydzień, więc do obejrzenia następnego odcinka. Pa, pa!